Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór, jest piątek, 7 stycznia. Rafał Woźniak, rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. o multimedialnym pomniku. Ten z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainstalowano w Zgierzu. Tu szkoła jest, dzieci posłuchają, prawda, i historię Polski, prawda, i miasta, wszystko. Oraz o spotkaniu opłatkowym w Traugucie. Będą tylko rozmowy, będzie taki szum, jak na lekcjach pani nieraz często zwracała uwagę. Młodzieży, cisza. Orszak Trzech Króli 2019 przeszedł w niedzielę ulicami w ponad 500 miejscowości w całej Polsce. Mimo mrozu, przenikliwego wiatru, wzięło w nim udział ponad 1 000 000 uczestników. Również w tym przedsięwzięciu po raz kolejny wzięli udział zgierzanie. Uroczystość objawienia pańskiego, nazywana popularnie Świętem Trzech Króli, nawiązuje do postaci trzech mędrców ze wschodu, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi. To święto należy do najstarszych świąt chrześcijańskich. Od chwili, gdy po wielu latach przerwy ustanowiono 6 stycznia wolnym od pracy, ten dzień obchodzony jest bardzo uroczyście. W wielu polskich miastach, w tym także w Zgierzu, organizowane są kolorowe pochody. Święto Trzech Króli, trzej królowie, wiedzeni gwiazdą, udali się do Betlejem Judzkiego i tam znaleźli Dzieciątko Jezus, Syna Bożego, Boga Człowieka. Tegoroczne hasło orszaków to odnowi oblicze ziemi, nawiązywało do słów papieża Jana Pawła II, wypowiedzianych w 1979 roku w Warszawie. W naszym mieście orszak rozpoczęła msza święta w kościele Matki Bożej Dobrej Rady, której przewodniczył ksiądz dziekan Andrzej Chmielewski. Następnie orszak przemierzył ulicę Długą, by wreszcie znaleźć się pod stajenką tuż przy kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny. Następnie trzej królowie złożyli pokłon oraz dary. W tym roku wcześniej już było ustalone, jeśli chodzi o wybór trzech króli, że w związku z tym, że jest to święto, co roku jest jeden z księży. I w tym roku księża wybierają w swoim gronie, którego to od nich już zależy, wybrali księdza, proboszcza parafii
Chrystusa Króla, księdza Krzysztofa Kołodziejczyka. Drugim królem jest pan Królewiak i trzecim pan Wiktor Jarmoliński. Jeśli chodzi o pana Wiktora Jarmolińskiego, jest to parafian z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady. Jest pan Wiktor Jarmoliński, jest opiekunem asysty. Oprócz tego, że on sam, to ma, włącza całą rodzinę. Czyli żona, córki są. Kiedy córki jeszcze były, tu mieszkały, to za każdym razem we wszystkim brali udział. W tej chwili też go włączają. Także to długoletnia taka zasługa, jeśli chodzi o działalność na rzecz naszej parafii. Poza tym no, jest to osoba, która swoim postawą, świadectwem daje taki wzór chrześcijanina. Każdy z uczestników korowodu otrzymał papierową koronę oraz śpiewniki. Inicjatywa powrotu do radosnego, bogatego w tradycję świętowania objawienia Pańskiego połączyła nie tylko Zgierzan, ale także Polaków. W Zgierzu stanęła ławeczka niepodległości. Ma przypominać i edukować o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. W ten sposób miasto chciało uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt ławki niepodległości zwyciężył w konkursie artystyczno-architektonicznym zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Taką propozycję upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości wszystkim samorządom złożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Ławeczka ma służyć nie tylko do odpoczynku, ale także edukować. Plac Stu Straconych jest takim miejscem, w którym się odbywa wiele wydarzeń o charakterze patriotycznym, narodowym. Generalnie jest to miejsce bardzo takie charakterystyczne, także tutaj w mieście. To oczywiście ta ławeczka z tutaj władze miasta stwierdziły stanie właśnie tam, ponieważ jest to jak najbardziej odpowiednie miejsce. Korzystający z ławeczki mogą wysłuchać marszu pierwszej brygady wraz z fragmentem depeszy Józefa Piłsudskiego powiadamiającej o powstaniu niepodległej Polski. Pozostałe prezentacje koncentrują się na historii Legionów oraz zgierskich bojownikach o niepodległość. No dobra, też. No dzieci, tu szkoła jest, dzieci posłuchają, prawda, i historię Polski, prawda, i miasta, wszystko. Każdy co przysiądzie, poogląda coś, nie? Tam można nawet posłuchać utworów patriotycznych. No tak, właśnie, słyszałam. No. Z okazji stulecia Polski Niepodległej bardziej by się przydała jakaś inna inwestycja w Polsce w ogóle. Żeby w każdym mieście było bardziej funkcjonalne, bardziej pamiątkowe, bo ławka no, niewielu osobom służy, a poza tym siadać w trakcie melodii patriotycznych, to tak mi troszeczkę nie pasuje. Postanowiliśmy sprawdzić działanie ławki. Bez problemu mogliśmy włączyć muzykę dość głośną oraz kwestie odczytywane przez lektora. Instalacja ławeczki na Placu Stu Straconych kosztowała trochę ponad 37 tysięcy, z czego 30 tysięcy złotych miasto otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej. Gdy człowiek chodzi do szkoły, szczególnie podstawowej, to marzy, aby jak najszybciej dorosnąć, ukończyć edukację i rozpocząć szczęśliwe życie według własnego wyobrażenia. Im dłużej jednak żyjemy na własny rachunek, tym częściej wielu ludzi wspomina młode lata. W murach Trauguta już po raz 21 spotkali się jego absolwenci i przyjaciele. Jak co roku na początku stycznia Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Trauguta organizuje spotkanie opłatkowe. W tegorocznym zjeździe wzięło udział blisko 100 osób związanych ze szkołą. Byli wśród nich uczniowie, profesorowie dawnego i nowego Trauguta. Rozumiem, że atmosfera nadal świąteczna. Nie? Tak jest. Tradycją tych spotkań opłatkowych jest to, że witamy się, dzielimy się opłatkiem, życzymy sobie wszystkiego najlepszego, jeszcze ciągle w takiej atmosferze świąt. Tradycyjnie uczniowie liceum podczas tych spotkań umilają czas przybyłym gościom, a to przygotowują przedstawienia jasełkowe albo, jak to było w tym roku, śpiewają kolędy. Jeśli zrobisz ten masz
tym roku ponownie absolwenci otrzymają symboliczne tarcze. Zostaną one wręczone tym uczniom, którzy 50 lat temu zdawali maturę. 50-latek, że tak powiem, maturalny. Absolwent, który uzyskał maturę 50 lat temu, uzyskuje prawo do noszenia złotej tarczy i ta tarcza w sposób uroczysty zawsze jest wręczana mniej więcej w czerwcu. Na spotkaniu byli obecni uczniowie z pierwszego rocznika szkoły i trzeba przyznać, że są w bardzo dobrej formie. Zapewne wielkim szczęściem jest spotkać po półwieczu szkolną koleżankę czy kolegę. Zawsze z chęcią przychodzą ponownie odwiedzić szkołę. To co robicie na tych spotkaniach? Gadu, 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 gadu. Jak będzie pan tu dłużej, to pan zobaczy i będzie pan słyszał, że tak jak za podstawówki, liceum, tak jak u nas, będą tylko rozmowy, będzie taki szum, jak na lekcjach pani nieraz często zwracała uwagę. Młodzieży, cisza, to tak tutaj trzeba byłoby tupnąć ze dwa razy, żeby tak się wszyscy troszeczkę wyciszyli. Nie da rady. Do tej szkoły to całe 11 lat, od pierwszej do maturalnej 11 klasy. Odwiedzić szkołę, spotkać znajomych z rocznika, bo jak się sport uprawiało, to kilka roczników się, między kilkoma rocznikami się rozgrywało. Także mam tutaj nie tylko ze swojego rocznika znajomych. Także zobaczyć, jak się zmieniają, wymienić poglądy, odwiedzić, życzenia złożyć. Absolwenci mieli okazję także zobaczyć, jak szkoła się zmieniła. Nie tylko wizualnie, ale i pod względem możliwości. W Zgierzu odbyły się bezpłatne konsultacje dietetyczne pod nazwą Zrób pierwszy krok do zdrowia. Porady ekspertów w zakresie zdrowej diety i aktywności fizycznej. Specjalna strefa dla najmłodszych, możliwość sprawdzenia składu ciała to przykładowe atrakcje, jakie czekały na odwiedzających. Każdy, kto odwiedził zespół szkół nr 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka, mógł skorzystać z bezpłatnych porad dietetyków i trenerów fitness w zakresie zdrowego stylu życia. Na najmłodszych czekały z kolei edukacyjne gry i zabawy, które prowadzili doświadczeni animatorzy. Do 2020 roku mamy finansowanie ze strony Ministerstwa Zdrowia. W ramach tego projektu mamy również takie bezpłatne porady dietetyczne przez internet. Czyli każdy, kto jest chory, ale też każdy, kto chce zmienić nawyki żywieniowe, może z nami się skontaktować. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.poradnia.ncez.pl i tam tak naprawdę zapisać się do dietetyka. Można być prowadzonym przez tego dietetyka, można jednorazowo się skonsultować, jak na przykład ktoś się po prostu chce dowiedzieć, czy je właściwe produkty, więc też mamy jakby takie działania, które robimy. Oprócz cennych porad ekspertów, podczas wydarzenia można było zbadać zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej, wziąć udział w konkursie z cennymi nagrodami, dowiedzieć się, jak ćwiczyć w domu bez zakupu drogich sprzętów oraz skosztować pysznych i pożywnych smoothie. Wychodzimy do ludzi z edukacją, dajemy narzędzia do tego, żeby sobie radzić z nadmiernymi kilogramami, między innymi. Dzisiaj jesteśmy w Zgierzu, mamy tutaj piknik, gdzie mamy wiele różnych elementów, między innymi porady dietetyczne w strefie zdrowia. Robimy składy ciała, żeby też przekonać się, jaka jest zawartość tej tkanki tłuszczowej, ile sobie można tam, jak sobie z tą tkanką tłuszczową poradzić. Mamy też strefę smoothies, gdzie mamy też zdrowe koktajle, czyli też tak bardzo wychodzimy praktycznie. Jakie składniki połączyć, żeby szybko przygotować sobie zdrowy i smaczny koktajl? Mamy strefę dla dzieci, gdzie też edukujemy dzieci, bo edukacja najmłodszych jest najważniejsza, jednym słowem. Od tego zaczynamy. Dzieci fajnie mogą sobie wyrobić zdrowe nawyki żywieniowe, tylko trzeba dać im też narzędzia. Wydarzenie jest elementem cyklu ogólnopolskich pikników edukacyjno-poradniczych pod hasłem Zrób pierwszy krok do zdrowia. Pikniki edukacyjne, którego celem jest zbudowanie świadomości Polaków w zakresie zdrowej diety i aktywności fizycznej. Mroźno, ale słonecznie. Taką pogodę mieliśmy dziś. Dwa kolejne dni upłyną natomiast pod znakiem fatalnych warunków na drogach. Zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni.
Mróz i odwilż będą konkurować ze sobą i decydować o pogodzie w Polsce przez najbliższe tygodnie. Jutro słupki rtęci wskażą 3 stopnie powyżej zera. Na niebie sporo chmur, którym towarzyszyć będzie, według zapowiedzi meteorologów, deszcz ze śniegiem. W środę aura podobna, także możliwe opady deszczu i śniegu. W dzień termometry pokażą do 2 stopni Celsjusza na plusie i 5 na minusie nocą. Czwartek ma także okazać się pochmurny i chłodny. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i zachodni. Dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotował nasz zespół redakcyjny. Natomiast już po krótkiej przerwie zapraszamy na relację z Orszaku Trzech Króli, w którym tłumnie uczestniczyli zgierzanie. Kolejne wydarzenia tradycyjnie w środę o 18:30. Miłego wieczoru życzę, pozdrawiam. Dzisiaj obchodzimy święto Trzech Króli, święto Objawienia Pańskiego, z radości tego święta, żeby pokazać, jakie to jest święto radosne. Organizowany jest w Zgierzu po raz szósty Orszak Trzech Króli. Orszak od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem. Dużo osób brało chętnych udział. Wcześniej już było ustalone, jeśli chodzi o wybór Trzech Króli, że w związku z tym, że jest to święto, co roku jest jeden z księży. I w tym roku księża wybierają w swoim gronie, którego to od nich już zależy, wybrali księdza, proboszcza parafii Chrystusa Króla, księdza Krzysztofa Kołodziejczyka.
drugim królem jest pan Królewiak. Nie spodziewałem się i dla mnie jest to ogromne wyróżnienie i bardzo się z tego cieszę. Odpowiedzialność duża? No myślę, że tak. Przeżywam bardzo tą swoją rolę. Dla mnie to będzie wielki zaszczyt brać udział w tej uroczystości w sposób bezpośredni, kiedy będę pełnił rolę jednego z królów. I trzecim pan Wiktor Jarmoliński. Jeśli chodzi o pana Wiktora Jarmolińskiego, jest to parafian z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady. Jest pan Wiktor Jarmoliński, jest opiekunem asysty. Oprócz tego, że on sam, to ma, włącza całą rodzinę. Czyli żona, córki są. Kiedy córki jeszcze były, tu mieszkały, to za każdym razem we wszystkim brali udział. W tej chwili też go włączają. Także to długoletnia taka zasługa, jeśli chodzi o działalność na rzecz naszej parafii. Poza tym no, jest to osoba, która swoim postawą, świadectwem daje taki wzór chrześcijanina. To uczucie jest bardzo takie przyjemne, miłe, że mnie zostałem zostać królem. Dopiero pierwszy raz jestem królem w życiu i także mnie zaskoczyło nawet, że zostałem królem. No. W takim radosnym nastroju dotarliśmy tutaj, witając gospodarza tego miejsca i królowę powitamy. Mili Państwo, to jest szósty raz, kiedy w Zgierzu przeżywamy orszak Trzech Króli. Dziękować Panu Bogu za tę inicjatywę, bo tak obserwuję, że z roku na rok jednak coraz więcej osób decyduje się na ten radosny przemarsz i również te gadżety, które jesteście zaopatrzeni, także dają pewne świadectwo. Moi drodzy, za chwilę tutaj stoją trzej królowie. Podejdą
do szopki, do żubka, by złożyć swoje dary.